Filipe Vogt, Riku Pika Antalainen i Jack Schluh. Tych trzech dżentelmenów do tej pory może pochwalić się zwycięstwami na Fokland Arenie w Klingenthal. Ta trójka już złotymi zgłoskami tutaj się zapisała. Dzisiaj czekamy na czwartego, czekamy na kolejnego zawodnika, który będzie święcił triumfy na tejże niemieckiej ziemi i przybliży się być może do zwycięstwa w czwartym turnieju dwóch narodów. Przypomnijmy, że liderem póki co Irok de Lontantor Kormoran, ale czy ktoś pokona Iroka, czy ktoś od niego będzie silniejszy, czy kolejny dzisiaj się wykruszy, to się okaże za około 2 godziny. A na dzisiejszą rywalizację zapraszają Państwa Dariusz Jaguar, dobry wieczór, oraz Marek Rudziński. Kłaniam się nisko, drodzy Państwo, jesteśmy na Vogtland Arenie, na tym bardzo dużym obiekcie, jeżeli chodzi o obiekty duże. On jest znacznie większy niż ten w Wiśle, czy ten w Zakopanem. Rekord to 142,5, który należy do Filipa Vogta, natomiast punkt K to 125 metrów. Sędziowy dzisiejszego widowiska to na stanowisku pierwszym Janis Soininen, na stanowisku drugim Jurgen Cukasen, na stanowisku C Jonas Inbanson, na stanowisku D Michał Koziolek i na E nasz sędzia pan Tadeusz Bania Tłuszczyński. To oni będą roztrząsać wszelkie spory, jeżeli chodzi o dzisiejszą rywalizację, szanowni Państwo. To oni będą decydować, co tutaj się wydarzy, jeżeli chodzi o noty. W kwalifikacjach zdarzyła się niesamowita sytuacja. Wicelider klasyfikacji generalnej Yuko Sandokansa nie zakwalifikował się do serii finałowej. No i Darek, mamy jednego z zawodników z głowy. No i co? Spodziewasz się, że dzisiaj kolejny się wygrzebie? Czy możliwe jest to, że to ten turniej dwóch narodów wygra ten najrówniejszy, a nie ten najlepiej skaczący? Szczerze powiedziawszy, trudno powiedzieć. No, turniej dwóch narodów to jest taki konkurs, gdzie już przez ostatnie lata widzieliśmy, że wszystko, naprawdę wszystko może się zdarzyć, więc nie chcę być po prostu złym prorokiem i powstrzymam się od komentarza na tą chwilę. Okej, to niechaj tak będzie, drodzy Państwo. Dla mnie i dla Darka to szczęśliwy dzień dzisiaj, ponieważ tutaj robiliśmy zakupy przed konkursem. Otrzymaliśmy w tym sklepiku niedaleko Fokland Areny za zakupy nieduże, bo ja wydałem 8 euro, Darek wydał 7. Darek otrzymał flagę niemiecką, ja otrzymałem bierki. No to Darek, miejmy nadzieję, że szczęśliwy będzie też tak ten konkurs, że będą nas też skoczkowie okładać prezentami w postaci dalekich skoków. Miejmy taką nadzieję. No, nie ma to jak dobre prezenty, tym bardziej za darmo. Także no za darmo, mam nadzieję, że tutaj nikt, jak to mówi ten nasz słynny strongman Mariusz Podzianowski, nikt za darmo, nikt tanio skóry nie sprzeda. No i powalczą tutaj skoczkowie o jak najlepsze wyniki, no i przede wszystkim o wielkie emocje, których myślę, że wszyscy oczekujemy. Dokładnie tak, szanowni Państwo. W klasyfikacji generalnej przewodzi Irok de Lontantor Kormoran, na miejscu drugim Yuko Sandokansa, to się zmieni. Stalinsberg, można powiedzieć, że jest drugi, Kalisen trzeci, potem Antalainen, Iwan Rodolfo Matador, Hilter, Matka, Meltowsen, Wietrzy Balkon na miejscu 10. Małe szanse na zwycięstwo Janusza, ale będziemy w to wierzyć oczywiście do końca. Jeżeli chodzi o biało-czerwonych, już w pierwszej parze Gienek Brykiet zmierzy się z Matszem Natergalem, w drugiej parze Mikołaj Jarosław kontra Johan Schöring, para numer 4 to Bykmaszer Jachti Apallachy Oja, natomiast pod koniec w parze 6 od końca Janusz Wietrzy Balkon zmierzy się z Tarikiem Semberem. Mażdi faworyci, Irok będzie skakał z Jesterem Lisienem, Irok znowu odpuścił kwalifikacje, z tych faworytów jeszcze oczywiście Adolf Stalinsberg, on jak zawsze gdzieś tak skakał przeciętnie w kwalifikacjach z Szryfem. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się układać. Na początek Matsz Natergal kontra Eugeniusz Brykiet, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną. Gienek Brykiet 19, Matsz Natergal na miejscu 3, więc na papierze faworytem jest Duńczyk, z tym, że my oczywiście wierzymy w to, że Polak będzie w stanie sprawić niespodziankę. Rozpoczynamy trzeci konkurs turnieju dwóch narodów. Zaczyna to Matsz Natergal. No i zobaczymy, jak to rozpoczęcie, bo wiadomo, pierwsze skoki są bardzo ważne. Wiatr widzimy, Duńczyk ma niezły. I będzie potrafił chyba to wykorzystać i dobry skok, dobre otwarcie. Dobre otwarcie, 134,5 metra, takich skoków w kwalifikacjach widzieliśmy dość dużo, nota 135,6, jeżeli chodzi o Matsa Natergala, no i do tego wyniku będzie porównywał się Eugeniusz Brykiet. Brykiet w serii próbnej, w serii kwalifikacyjnej, przepraszam, zawsze mi się to myli, 127,5 metra, Matsz Natergal metr bliżej. No i szczerze powiedziawszy, będzie tutaj ciężko pokonać tego Matsza Natergala, który na pewno jest jednym z objawień tego sezonu. A my dziękujemy, wybiły nam 2000 subskrypcji, tak jak mówiłem w kwalifikacjach, to nie jest najważniejsze dla nas, ale cieszymy się, że jesteście z nami, że dopingujecie nas i po turnieju dwóch narodów oczywiście będzie konkurs z okazji 2000 subskrypcji. Możecie wrzucać swoje propozycje, jaki to miałby być konkurs. No i Eugeniusz Brykiet, drodzy Państwo. Trudne zadanie, bardzo trudne zadanie, 134,5 metra. No Darek, powiedzmy sobie szczerze, będzie ciężko. Nie wykonanie. Nie jest niewykonalne, tak jest. No wygląda to też nieźle, w tej drugiej fazie troszkę Gienek nam zepsuł niestety. 123 metry, no niestety, ale to był bardzo słaby skok i z taką odległością byłoby ciężko zakwalifikować się do konkursu. No i z tą odległością też będzie bardzo ciężko być lucky loserem niestety, ale ten skok był bardzo słaby, no i myślę, że dzisiaj Brykiet nie dopisze sobie ani punktu do turnieju Dwóch Narodów, ani do klasyfikacji generalnej 10 DSJ 4M. Niestety. No a za chwileczkę Mikołaj Jarosław kontra Johan Schöring. Tutaj Polak ma znacznie większe szanse. Schöring, on dopiero debiutuje oczywiście w tym sezonie. Mikołaj tych sezonów ma już 4. Mikołaja stać tutaj na dalekie latanie, tylko że ta forma jest przeciętna. Trochę spóźnił Mikołaj, no ale nie jest to najgorszy skok. Lepiej niż w kwalifikacjach, 130 metrów. Nieźle, nieźle, tylko jestem ciekaw, powiem szczerze, na co stać Katarczyka na tą chwilę, bo w kwalifikacjach, jak wiemy, wypadł troszkę lepiej. Troszkę lepiej, ale to jest mimo wszystko do odrobienia. Jak tak spojrzymy na zestawienie wyników w tym sezonie, no to najwyżej Mikołaj Jarosław był na miejscu 8 w Villach, natomiast Johan Schöring na miejscu 12 w ostatnim konkursie, więc teoretycznie na papierze w lepszej formie jest Johan Schöring, ale my wierzymy w to, że Mikołaj Jarosław dzisiaj jednak będzie lepszy. Wszystkie pary do tej pory wygrał Mikołaj Jarosław w swojej karierze, jeżeli chodzi o turniej Dwóch Narodów. Teraz Schöring, oj słabiutko. No i trochę zepsuł, bo to jest, jak wiemy, 13 zawodnik klasyfikacji generalnej turnieju Dwóch Narodów, także... No to już nie będzie. No już na pewno nie raczej. No ale ten śnieg tutaj znacznie większy niż to, co obserwowaliśmy w Wiśle. Wydawało się, że tam jest śnieżyca. Johan Schöring tylko 107,2. Widać, że może były problemy, może zalegało. No ale powiem tak, że jednak Mikołaj Jarosław ma sporo szczęścia w Wiśle. Fatalnie skoczył Helweru, teraz fatalnie skoczył Schöring. No i na takim delikatnym fuksie awansował. No a za chwileczkę Iwen Grevoru, reprezentant Ruandy, czyli 20 zawodnik klasyfikacji generalnej turnieju Dwóch Narodów, zdecydowanie największe objawienie. Jego rywalem Wytarta z Bibis, który w tej klasyfikacji jest jednak troszeczkę wyżej, tam pewnie zerknie zaraz Darek i znaczy, nam powie, który jest. No tak troszeczkę, z tym troszeczkę się zgodzę, bo to jest jedna pozycja. Jest 19? 19 Bibis, 20 Grevoru. A więc sąsiedzi, a więc tu jest wszystko możliwe. Iwen Grevoru, no i jeżeli tutaj też skoczy tak dobrze, to naprawdę on może skończyć to wszystko w czołowej 15, ale popatrzmy. Grevoru. Dość dobrze to wygląda, wysoko w powietrzu Iwen i dobra odległość. No i chyba złapał nam formę Iwen. No, 122,4, no to ogólna. 122,4, no ty 57 za styl. Można powiedzieć, że nie jest źle. No z tym, że Bibisa na pewno stać, żeby skoczyć tutaj dalej. W kwalifikacjach było lepiej, 2 metry skoczył dalej niż Iwen Grevoru. No i za chwileczkę zobaczymy, Wytarta z Bibis, pamiętamy, w tamtym sezonie radził sobie świetnie, skończył sezon w czołowej piątce. W tym momencie jest na miejscu 31. Na swoim koncie zgromadził 66 punktów. Suilim Saminore już z chorągiewką. Czeka na dobre warunki, no ale myślę, że nic lepszego tutaj nie uzyska. Tak, a szczerze powiedziawszy, w tej parze ciężko byłoby przed rozpoczęciem konkursu wskazać faworyta. Bo Litwin w wielkiej formie nie jest, no to nam zresztą udowodnił. No i wydaje mi się, że reprezentant Ruandy będzie tutaj wyżej, ale... Są bardzo blisko siebie na pewno. Blisko na pewno. No i jeżeli... Też myślę, że przeważą loty za styl, powiem szczerze. Zależy, jaki Litwin dostał. No pamiętajmy, 57 miał... I kto? Grevoru. Jednak Bibis. Jednak Bibis, 129 metrów, a więc Iwen Grevoru tym razem niestety przegra w swojej parze. No ale Darek, tak powiedzmy sobie szczerze, czy ma szansę reprezentant Ruandy być lucky loserem? Powiem szczerze, jeszcze jak na ten okres konkursu, to myślę, że ciężko cokolwiek powiedzieć. Na razie jest pierwszym lucky loserem, także czekamy, co się wydarzy dalej. Będziemy oczywiście ściskać kciuki za niego, no bo ci egzotyczni zawodnicy na pewno troszeczkę kolorytu dodają. Adam Bykmaszer, no... Ojej, zawsze jak ten Adam Bykmaszer skacze, to mi taki się robi taki żal troszeczkę na sercu, że z takiej wielkiej formy no zrobiło się takie nic, takie delikatnie mówiąc barachło, ale wierzymy, że może w końcu Adam odpali, może teraz... No nie. No nie odpali. No zdecydowanie nie odpalił. 125 metrów. A więc już na pewno Iwen Grevoru zadowolony, on będzie odliczał, póki co jest najlepszy, jeżeli chodzi o szczęśliwych przegranych, no Adam Bykmaszer w tym momencie Byłby drugi przed Brykietem, Brykiet 123, Bykmaszer 125. No i teraz pytanie, jak skoczy Jachti Apallachy Oja? No powiem szczerze, no byłby wstyd przegrać z reprezentantem Estonii. Estończyk, szanowni państwo, trenuje razem z kadrą fińską, razem z Tomim Putansagu. Finowie nieźle skaczą w tym turnieju dwóch narodów, no z wyłączeniem tego skoku Yuko Sandokansy. No i zobaczymy, już 21-latek urodzony w St. John's w Kanadzie. Mknie, no i zobaczymy, czy Jachti Apallachy Oja, czy Adam Bykmaszer. No, gdzieś tam na granicy, szczerze powiedziawszy, skoczył tego, co Adam Bykmaszer. Wydaje mi się, że nawet może minimalnie bliżej. No i zobaczymy. Jednak Adam Bykmaszer. Obaj po 125 metrów notami o 0,5. Lepszy okazuje się Adam Bykmaszer. Adam będzie w drugiej serii. No jednak w kwalifikacjach i w Zakopanem, i tutaj w Klingenthal Jachti Apallachy Oja skakał lepiej. Czyli potwierdza się jednak, że kwalifikacja, konkurs to jest zupełnie co innego. Adam, tak szczerze powiedziawszy, Darek to troszeczkę na fuksie jednak awansował. Tak powiem sobie szczerze, no nie był to skok marzeń na pewno. Nie było to coś, do czego Adam nas przyzwyczaił. No i samo to, że cieszymy się z tego, że Adam awansował w walce z reprezentantem Estonii, no trochę ujma. Trochę ujma. Tak weźmy to na chłodną głowę i powiedzmy, Adam Bykmaszer wygrał w parze o 0,5 z reprezentantem Estonii. Trochę boli, no. Skacząc tyle samo. Skacząc tyle samo, tak jest. A teraz Edyt Lany kontra Kaimo Ortensen. Obaj w tym turnieju dwóch narodów no, nie zaliczają się do zawodników, którzy są potentatami. Wręcz powiedziałbym, że no przeciętniacy Edyt Lany, no to wręcz słabiej bym powiedział. Jak to będzie teraz? No, jest około 120 metrów. 121 na żadnej rewelacji. No, żadnej rewelacji, absolutnie tak. No i ten 21-latek z Grand Sinte tutaj zdecydowanie na kolana nas nie rzucił. Natomiast za chwileczkę prezentować będzie się no, dużo starszy, bo o 9 lat starszy Kaimo Ortensen, 13 zawodnik 8 i 9 MK-u. To były w miarę szczęśliwe 13, bo to dobre miejsca. No teraz jednak Kaimo Ortensen zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ale nawet z tą formą wydaje mi się, że na Francuza powinno wystarczyć. Tak, spokojnie, powyżej 125 metrów, pewny awans. No i nawet porównując do Adama Bykmaszera, no to no skok no do Adama porównując to nieprzeciętny. No nieprzeciętny, tak jest, 2,5 metra. Dalej nota 123,5, Ortensen jest czwarty, dwóch Duńczyków skakało, dwóch wygrało swoje pary, mają pewny awans. Polacy w tym momencie dwie pary wygrane, jedna przegrana. Ale Darek, mimo tego zwycięstwa Bykmaszera i Mikołaja Jarosława tutaj nie będziemy skakać do nieba, zdecydowanie. No nie, absolutnie. No a teraz para duńska, Szryf kontra Adolf Stalinsberg, oni są na zupełnie innych biegunach. Jak dobrze pamiętam, to Szryf ma chyba 19,4, tak? Tak jest. 19,4. Jest jakby jedynym, który jest liczony punktowo, ostatnim, który jest liczony punktowo w klasyfikacji Pucharu Narodów. Tak. Turnieju Narodów, przepraszam. On, szanowni państwo, miał upadek w Zakopanem, dla tych co nie wiedzieli, groźny dość upadek po fatalnym wyjściu z progu. Natomiast nie skakał w Wiśle, natomiast Adolf Stalinsberg, oj i znowu będzie chyba bardzo źle. No, widzieliśmy tu już gorsze skoki, jest to 22,5 metra, Adolf Stalinsberg, no to jest w tym momencie chyba największy rywal po tym jak odpadł Yuko Sandokansa i Iroka de Lontantora Kormorana. No, siłą rzeczy traci najmniej. Siłą rzeczy, ile tam jest strata w tym momencie, tam zerknij? W tym momencie to jest 4,1 punktu. Więc to jest jak na dwa konkursy naprawdę bardzo niedużo. Stalinsberg doświadczony, nie chcemy się wierzyć, żeby poszedł w ślady Martina Jestem-Mnisiena. No ale popatrzmy, Stalinsberg. Nie no, jednak Austriak tą formę widocznie złapał. Daleko. Złapał na turniej dwóch narodów, no brawo. 135, no to drżyj nam Iroku te twoje pewnie barki, malutkie, wątłe barki. Nawet bardziej wątłe niż moje. Szanowni państwo, będą drżeć. Barki wątłe. Nie, barki to wątłe akurat. Znaczy, może jeśli chodzi o siłę, no rozbudowane. Kogo? U mnie? Znaczy, rozbudowane może nie w taki sposób, jaki powinny być. No właśnie. Nie no, barki to wiesz... No większe niż u Iroka. Większe niż... No Darek, no, ciężko znaleźć kogoś, kto ma mniejsze barki niż u Iroka, no chyba, że nie ma blęcie. Znam takie osoby. Wiem, że ty znasz osoby, które nie mają wzrostu. Z angielskiego midgets. Okej. Irok Midgets. Irek Midżot, można powiedzieć, drodzy Państwo. Dobrze, szanowni Państwo, więc Iwen Grevoru póki co najlepszy wśród lucky loserów. Adolf Stalinsberg obejmuje prowadzenie o 1,4, więc oczywiście na razie nie będziemy podliczać tych wyników, to wszystko po konkursie, ale w tej parze też będzie zawodnik, który się liczy. I to nie jest Filipe Vogt, choć w swojej optymalnej formie to oczywiście mógłby walczyć o coś dużego tutaj. Choćby w formie z zeszłego sezonu. Choćby na przykład. Teraz będzie znacznie krócej niż Stalinsberg. Ale dobrze. Dobra odległość, tak jest. 130,5. I coś mi tutaj mówi, nie jestem Nostradamusem, ale coś mi mówi, że chyba w tej parze będzie lucky loser. Jest na trzecim miejscu Vogt, natomiast za chwileczkę Lasse Kalisen, czyli trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej, czwarty. Znaczy można powiedzieć, że trzeci. No już teraz trzeci. Nie liczą. Sponsor o nazwie Tusk, kto czym się zajmuje, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Oby nie polityką. Lasse Kalisen. No, ważny skok, bardzo ważny skok. No i pytanie, czy wytrzyma, bo to jednak też musi być presja. I finisz w powietrzu. I wytrzyma, i wytrzyma! Tak jest, jak pięknie wylądowane. Daje radę. A więc ci weterani jednak pokazują, że będą mocni. 136,5. No i jaka tam jest różnica między nim a Stalinsbergiem? Czy go nie przeskakuje? Już jest jakby zniwelowana i to Kalisen w tym momencie wirtualnie obejmuje prowadzenie. No to teraz Irok będzie patrzył, przypomnijmy... No raczej nie z góry. No nie, to prawda. Irok de Lontantor, przepraszam, Lasse Kalisen, trzeci zawodnik pierwszego turnieju dwóch narodów, wtedy ustąpił Martinowi Estermnisienowi oraz Suilimowi Saminorejowi, który w tym momencie bierze udział w tym turnieju dwóch narodów już z wieży trenerskiej, a Kalisen to 22-letni zawodnik, to jest zawodnik, który wygrał bardzo wiele w swojej karierze. Wygrał 5. Puchar Mediamont, wygrał 6. letni Puchar Mediamont, medale Mistrzostw Świata, miejsce na podium turnieju dwóch narodów, utytułowany. No i tak po staremu, Kalisen i Stalinsberg na czele. Fajnie, fajnie to wygląda. Iwan Rodolfo Matador kontra Kauko Putansału. Iwan też bardzo ważna próba. Słabiej skoczył w kwalifikacjach. No miejmy nadzieję, że to tylko zasłona dymna, bo powiem szczerze, ja osobiście Portugalczykowi mocno kibicuję. No i zobaczmy, i jednak to była zasłona dymna! Brawo, daleko, bardzo daleko skacze Iwan. Pierwszy! Ex aequo 139,2. Taką samą notę ma Kalisen. Ale wydaje mi się, że tutaj jeszcze mógł z tego skoku troszeczkę Iwan Rodolfo Matador wyciągnąć, chyba że bardziej zależało mu na tym, żeby te noty były lepsze. Zaraz to zobaczymy raz jeszcze. Słabiej w kwalifikacjach, ale przychodzi konkurs i nagle nam skacze. No ale śnieg to jest niesamowity, choć aura przyjemna, Darek, powiedzmy sobie szczerze. No, do skoków. Przede wszystkim do oglądania bardzo przyjemne. Nie wiem jak ty, ale ja osobiście bardzo lubię oglądać zawody, kiedy jest taka śnieżna aura. Tak, to dodaje uroku jak najbardziej, choć oczywiście... Ma swój kolor. Tak, ma swój kolor, biały kolor właściwie. No... to przenośni ten kolor, nie wiem na myśli, ale... Wiadomo o co chodzi. Biały to tak... Na jednego z naszych komentatorów mówili kiedyś biały, ale to nie będziemy mówić na którego. Może jeszcze kiedyś jak się pojawi, to obiecuję, że powiem, że to on. No i Kauko Putansału przystępuje z roli rozstawionego. No ale póki co to Iwan go rozstawia po kątach. Zobaczymy. Ale nie wygląda to źle. No teraz troszkę wyglądało gorzej, ale w tej parze już może być lucky loser. Może być lucky loser i szanowni Państwo, Iwen Grevoru będzie spadał. W tym momencie wśród lucky loserów jest trzeci. Już wiemy, że Brykieta nie będzie, podobnie jak Edyta Lanego, Johana Schöringa. Jeszcze z szansami Szryf, Jachti Apallachy Oja, Grevoru, Vogt i Putansału. Wydaje mi się, że Vogt i Putansału to chyba pewniaki raczej. Wydaje mi się, że tak. Grevoru ciężko powiedzieć. Raczej Estończyk i Austriak, czyli Apallachy Oja i Szryf raczej do tej grupy pewniaków. Raczej bym ich nie zaliczał. Raczej nie, szanowni Państwo, to się trzeba zgodzić. Za chwileczkę Marian Lufa Skuniewicki, który w tym sezonie się legitymuje najlepszym wynikiem 11 w Villach, natomiast Jansen Butansu 14 w Engelbergu, czyli wydaje się, że tutaj niby większe szanse po stronie Lufy Skoniewickiego, ale na treningach spisywał się lepiej Jansen Butansu. Choć tutaj też para z kandydatem na lucky losera. No i troszkę agresywnie Litwin. A i tam go postawiło! No i właśnie. Popełnił dość taki typowy błąd dla skoczków amatorskich, czyli Postawiło mu narty przy lądowaniu. Ileż to już takich upadków oglądaliśmy. Z tego ujęcia to powinno być widać najlepiej. Szkoda. No i teraz to widzimy właśnie, tak postawiło mu. Tutaj próbował się ratować, ale ta siła docisku była zbyt duża. Zdecydowanie. No i szkoda Mariana, bo to jednak zawodnik bardzo lubiany. No tutaj przefikołkował. Dość groźny upadek w kwalifikacjach miał też Woldemar Smelbardis. Pojechał do szpitala, tam problem z prawym podłudziem. No ty, Darek, jako bramkarz pewnie wiesz, że takie problemy... Bolesne kontuzje. Bolesne kontuzje, tak jest. Jansen Butansu, no cóż, no łatwe zadanie. Pewniak, jak to się mówi w niektórych... kręgach bukmacherskich. Tak jest. A ten skok jest dobry, około 130 metrów Jansena. No i cóż, on będzie miał trzeci awans z rzędu do drugiej serii. To może być na takiej zasadzie trochę jak Adam Bykmaszer awansuje, ale co z tego? Ale co z tego? No chociaż jednak no... No punkty ważne, ja rozumiem, jasne, ale nie wiem czy finał do końca to by zadowalało. No ale Darek, nota 128,9, nota 116, to jednak no, jest trochę różnica. Znaczy to już bardziej odnosiłem się do Adama, ale no nie chciałem tego mówić na głos. No a teraz Perystaltika kontra Giga Kelchard, drodzy Państwo. Po raz pierwszy w turnieju dwóch narodów zawodnik z Wysp Świętego i Tomasza i Książęca, najwyżej 36 w Villach. Dodajmy trener polski, pan Dariusz Nieklejewicz-Dyktyński. No taki troszeczkę trener samozwaniec można powiedzieć, no ale pewnie Staltika to i skoczek samozwaniec. No jak na samozwańca? No jak na samozwańca to nawet nie najgorzej, 121,5 metra. 16 lokata w tym momencie, no powiem tak, chyba raczej mało kto się spodziewał, żeby Perystaltika pokonał Gigę Kelchara, 7. zawodnika klasyfikacji generalnej w tym momencie, 16 w kwalifikacjach. To tak jak Przemysław Babiarz, on zawsze mówi, który był kto w kwalifikacjach, pewnie temu, że ma numerki startowe. No a tutaj Kelchar niewiele lepiej, szczerze powiedziawszy, na 3 metry, więc jednak jest różnica. Ale skok też bardzo słaby, jak na Kelchara naprawdę się nie popisał. Coś tutaj się popsuło, no on jest zdecydowanie najlepszym ze Słoweńców w tej klasyfikacji generalnej turnieju dwóch narodów. Na razie tak patrząc po wynikach, które mamy, to myślę, że pierwsze co się popsuje to klasyfikacja generalna tego turnieju. Bo naprawdę troszkę tutaj no jest niespodzianek, no bo teraz Kelchar, który był 11, ma notę 116,1, która na pewno go w górę nie wywinduje. Zmieni się na pewno lider, przynajmniej na tą chwilę, tak. Bo Kalisen wyprzedzi Stalinsberga, no i przede wszystkim zaskoczenie, to już z kwalifikacji wiemy, tak. Yuko Sandokansa. No więc cóż poradzić, no cóż poradzić, drodzy Państwo, ten turniej dwóch narodów rządzi się swoimi prawami, jest zupełnie inny niż ten w tamtym roku, a za chwileczkę para duńska. Jomat kontra Niertbode Poldar. O, jak dobrze pamiętam, Jomat jest wysoko też w klasyfikacji generalnej. Dokładnie, 8. pozycja. 8. pozycja, więc patrząc na to, jak skakali rywale, to Jomat ma szansę tutaj sporo nadrobić. 5. w Wiśle. I teraz kwestia tego, jak skoczy tutaj. Troszkę jakby spóźnił, ale daleko. Dobra odległość Jomata. Czyli widać, że Duńczyk jednak też chce się liczyć. No zdecydowanie chce się liczyć. 5. w Wiśle, 15. w Zakopanem. Teraz wydaje mi się, że to był taki skok, żeby być gdzieś pomiędzy tym 5. a 15. miejscem. Nota 132,7. No raczej o zwycięstwo to on nie powalczy, ale to była odległość dobra. Niertbode Poldaro teraz będzie nam się prezentował. No on znacznie gorzej w tym turnieju dwóch narodów sobie radzi. 21. w Zakopanem, 36. w Wiśle. Nawet nie udało się raz awansować, więc to była niespodzianka, zdecydowanie niespodzianka. No i teraz który z Duńczyków będzie lepszy? No na pewno Duńczyk. Na pewno Duńczyk, no ale znowu Niertbode Poldaro. No i jednak mat. Jednak mat, 130,5 metra i znowu kolejny, który wyprzedza Iwena Grevoru. No i wydaje się, że będzie bardzo trudna sytuacja reprezentanta Ruandy, bo już teraz jest na 4. miejscu wśród przegranych. No tutaj teoretycznie taka jedna para na koniec jest. No ale zobaczymy, to jest taka rywalizacja, że może się wydarzyć naprawdę wszystko. Teraz Jens Kastel kontra Juho Kutanen. Jens Kastel, no niestety, ale też poniżej, bardzo poniżej oczekiwań. Najlepsza jego lokata w turnieju dwóch narodów w tym roku. To jest, drodzy Państwo, miejsce 38 w Wiśle. W Zakopanem nawet się nie zakwalifikował, natomiast Juku Kutanen radzi sobie też przeciętnie, ponieważ także jeden konkurs bez punktów, a w jednym na miejscu 37, czyli można powiedzieć niezwykle wyrównani i w tej parze faworyta wskazać jest bardzo trudno. Najpierw Jens Kastel. To już mówiłem, dla niego ostatni sezon. Juku Kutanen skacze od 6. edycji, czyli też już doświadczony. No i średni skok Kastela niestety. No wysoko poprzeczki nie zawiesił, aczkolwiek w tej formie Kutanena, no to no, będzie musiał też swoje wywalczyć, że tak powiem. Tak w ogóle, to kto ze zgromadzonych tutaj słyszał komentarz Marka i Darka w dodatku do skoków narciarskich. No tam akurat to nie był Darek, tam akurat był Apoloniusz Kot, który raczej pojawia się przy takich większych imprezach, natomiast tutaj jeszcze w tym sezonie go nie słyszeliśmy. To był Apoloniusz Kot. Juho Kutanen, no i zobaczymy. Poprzeczka nie jest zawieszona wysoko. Ale i Kutanen nie skacze za daleko w tym turnieju dwóch narodów, ale teraz powinno być lepiej, no i tak na styku, ale wydaje się, że chyba jednak Juho Kutanen powinien być tutaj lepszy, ale też nie będzie się liczył, no i jest. 128, 2 metry dalej, dobre noty. Przewaga jest spora. No i cóż, szanowni Państwo, spójrzmy jak to wygląda. Dalej Kalisen, Matador i Stalinsberg. Najdłuższe skoki, potem Natergal i Mat, więc w czołówce bez zaskoczeń. No a teraz Juan Pablo Curajena kontra Torsten Klosensaiter. Chyba najbardziej religijny ze wszystkich zawodników. Przed każdym skokiem się modli do niebios o to, żeby ten skok był udany, żeby go poniosło, żeby powalczył, żeby udało się skoczyć na swoim poziomie, który na pewno jakiś tam ma, no ale niestety nie. Curajena tylko 121. I trzeci konkurs turnieju dwóch narodów, trzeci bez punktów, 32, 43. No a teraz może być niestety jeszcze gorzej. Torsten Klosensaiter za chwileczkę nie będzie miał trudnego zadania, Kastel na pewno awansu mieć nie będzie, choć teoretycznie jeszcze lucky loserem jest. Klosensaiter skacze przeciętnie. Chodzi, dobrze pamiętam, chyba 13 w Wiśle, natomiast w Zakopanem turnieju głównym go nie było, no i sensacja, mamy sensację. 116 metrów, no tam Torsten Klosensaiter popełnił fatalny błąd po wyjściu z progu i jednak Juan Pablo Curajena jest w konkursie. No więc Darek, powiem Ci tak, jednak każde zawody mają takiego swojego cichego bohatera, który na tym fuksie wchodzi do konkursu. No już te zawody mają dwóch, można powiedzieć. Tak. Bo jeden to Adam Bykmaszer, drugi właśnie Juan Pablo Curajena. No cóż, no błąd Niemca, cóż można więcej dodać, no takich błędów na takim turnieju, no nie powinno się popełniać. Nie powinno się popełniać i nie powinno się wybaczać, więc Torsten Klosensaiter skacze w kratkę, szanowni Państwo, w Zakopanem bez drugiej serii, w Wiśle, no to nawet się pomyliłem, 9. i teraz brak drugiej serii, więc można powiedzieć, że stabilizacja, no level hard. Można powiedzieć, nie będzie go w drugiej serii, jest Juan Pablo Curajena, więc on będzie beneficjentem tego systemu. No, być może modlitwy pomogły. A za chwileczkę Dżingis Musashimaru kontra Jack Schluh, który tutaj przed rokiem wygrał. No i powiem szczerze, że gdyby dzisiaj tego dokonał ponownie, to powiem... Tak, no raczej bym w to nie uwierzył. No raczej bym w to nie uwierzył, tak jest. Musashimaru... Niezła odległość, trzeba przyznać. Zwracając się do Amerykanina, najpierw to on może niech wygra parę. No może niech najpierw wygra parę, dokładnie, bo Dżingis Musashimaru, on ma czasami takie przebłyski w miarę przyzwoitego skakania w tym sezonie. Najlepsza jego lokata, jeżeli chodzi o 10. DSJ 4 MCAP, to miejsce 22 Villach, poza tym jeszcze był 29, trzy razy zdobywał punkty, więc czasami mu się to zdarza. Jack Schluh, drodzy Państwo, no i co, cały Sperning, cała jego rodzinna miejscowość pewnie trzyma kciuki, mimo że tam wczesny ranek, no i teraz zobaczymy. Oj, no nie wiem, no chyba doleciał. Awansował. Chyba doleciał, ale... A strasznie anemicznie. Bardzo anemicznie. Totalnie nie przypomina siebie z tamtego roku. To jest to, o czym rozmawiałem z Apoloniuszem Kotem, że jednak skoki narciarskie jest taka dyscyplina, że w jednym sezonie jesteś wielki, a potem możesz takim wielkim hukiem spaść na ziemię, no i się rozbić. No oczywiście takich person, no to już nawet nie będziemy wymieniać, ale znamy ich dosyć sporo. No dosyć sporo, oczywiście, że tak. Ale są tacy, którzy zawsze ten poziom wyrównany prezentują. Franciszek Zachrobski kontra Paweł Siganoyer. No, jak mówimy o tym upadku, to nie potrzeba było w przypadku Zakopskiego dwóch sezonów. On w tym skakał świetnie na początku, no i nagle potem to się wszystko posypało jak domek z kart. Albo jak domek w Czeczenii. Albo domek w Czeczenii. No teraz Zakopski skacze nieźle. Teraz jest 130,5 metra. No ta 127,9 to była dobra odległość Zakopskiego. No i tak patrzę, Iwen Grevoru w tym momencie już jest 5. black loserem. Więc jeżeli teraz Ciganojer skoczy krócej, no to już Iwena w drugiej serii nie będzie. Trochę szkoda, no ale ile może trwać piękny sen, Darek? No z tym mają to do siebie, że się w końcu z nich budzi. Tak. Choć czasami są takie, że chciało mi się śnić. I na jawie nawet są takie sny, żeby chciało się śnić. Ciganojer. No ale chyba te sny zabiera właśnie Niemiec. Tak jest, ale cóż, to jest 5. miejsce, 133 metry. No ale jak mam być szczery, to wydaje mi się, że Franciszek Zakopski po tych dwóch konkursach niepowodzeń na ziemiach polskich... W Niemczech się odbije. W Niemczech się odbije, tak jest. No, nie będzie to odbicie na jakimś takim poziomie niebotycznym, ale się odbije. No a teraz nowinki techniczne. Niemcy zawsze lubią te nowinki techniczne. Wygląda to ładnie, tylko niewiele na tym widać, szczerze powiedziawszy. No ale to są właśnie Niemcy. To są właśnie Niemcy. Za unijne pieniądze. Ładnie wylądowane. W tym momencie Ciganojer wpycha się przed Jomata, jest za Matszem Natergalem. No a za chwileczkę Jurij Dobronoc-Woronec. Jurij Dobronoc-Woronec, jeżeli mnie pamięć nie myli, to w tym turnieju dwóch narodów nie zapunktował jeszcze ani razu. Nie. Tak jest, bez punktów. A jego rywalem będzie Svensson Kutafson. To już mówiłem w serii próbnej, troszeczkę namieszaliśmy z flagami. Przy Svenssonie Kutafsonie będzie flaga Gany, no ale proszę na to za bardzo nie zwracać uwagi. Svensson Kutafson dalej jest Szwedem. Mieszanie przy sędziach, no, ale nie będę już tutaj zdradzał szczegółów. Popatrzmy na Jurija z zawodu ankieter. Ma swoją firmę, która zajmuje się ankietami, to już mówiłem, że zawsze kiedy są wybory na Słowenii, to Jurij Dobronoc-Woronec wybiera się na święta za granicę. W tym roku także był w Egipcie. No i po tej wycieczce, po tej wyprawie do Egiptu Jurij Dobronoc-Woronec się totalnie posypał, no jak sfinks, stoi w miejscu, można powiedzieć. Svensson Kutafson, no Svensson to jak Svensson, dobrze skakał w Zakopanem, potem przyszła Wisła i nie było drugiej serii. Dzisiaj co? Pewnie dzisiaj skoczy dobrze Kutafson. Oj nie, chyba. No z Woronecem wygra, ale bez rewelacji. Zdecydowanie, 128,5 metra jest druga seria, no i Darek to chyba tylko tyle, jeżeli chodzi o ten skok. Tutaj Svensson Kutafson nas no nie rozpieścił. Znaczy, no nie negujemy tego, że Szwed skakać nie potrafi. Zobaczymy, co będzie w drugiej serii. Tak jest. A czy w pierwszej, no... że tak powiem, pewnej części ciała nie urywa. Nie urywa. Ja szczerze powiedziawszy, powiem szczerze, tym skokiem to nic nie urwał kompletnie. Nawet nie urwałby kobiecego serca tym skokiem. No a Janne Ahonen za chwileczkę z Nachemem Ali. No, fajnie, że Janne wrócił, ale prezentuje swoją formą bardziej końcówkę kariery niż początki. 2 punkty w tym sezonie zdobyte. Oj, później chyba. No i jak na spóźniony skok, to jeszcze wyciągnięty nieźle. Tak mogę to określić. Czyli co, powiedzmy sobie szczerze, Janne Ahonen wykorzystał doświadczenie, no bo doświadczenie to jest to, czego nie kupisz. Możesz kupić chleb, możesz kupić masło, możesz kupić czyjąś przychylność, nawet miłość możesz w tych czasach kupić, no ale doświadczenia, Darek, to nie kupisz. Do tego nie ma opcji kupić. Nie, tego niestety się nie da kupić, to trzeba po prostu przeżyć. To trzeba po prostu przeżyć. Janne Ahonen, jeżeli przegra, to będzie ex aequo lucky loserem z Dżingisem Musashimaru. No a może przegrać, bo jego rywalem jest król treningów Nahem Ali. Może powiedzieć, że nawet kalif treningów. Ali. No i on wyszedł z progu nieźle, on też ma co odrabiać, bo ma ponad 17 punktów straty i... Nieźle, ale nie wiem, czy to pozwoli mu na odrabianie. Na pewno w tym momencie do tych skaczących wcześniej, czyli do Stalinsberga, czyli do Kalisena, do Matadora, będzie tracił. W tym momencie Ali jest za Ciganojerem przed Jomatem. Tak to w tym momencie, drodzy, kochani, ukochani jedynie widzowie. Kochana nasza publiko, możemy nawet z wami przejść na ty, powiedzieć publisia z naszą publisią, drodzy państwo. A za chwileczkę Bondewin Reitziger wini kontra Riku Pika Antalainen, czyli no, doświadczeni zawodnicy, z tym, że Antalainen to jest jeszcze bardzo młody chłopak. Reitziger wini 30 lat w tym roku, wielki kibic drużyny Necknijmegen. Jak dobrze pamiętam, Necknijmegen kiedyś rywalizowało z Wisłą Kraków i w tej rywalizacji okazało się chyba słabsze. Z tego co pamiętam piłkarsko, to pamiętam, że dwóch Polaków tam grało. Był Andrzej Niedzielan. I ostatnio Wojciech Golla. No to teraz Bondewin Rajcigerwini. No chyba to nie są tłuste lata dla Necknijmegen. A czy będą tłuste dla Rajcigerwiniego? Nie zapominajmy, że oni grają w drugiej lidze. No właśnie dlatego, Rajcigerwini no też nie będą tłuste. Tłuste lata, zdecydowanie. 123 to jest jego pierwszy konkurs w turnieju Dwóch Narodów. Bardziej takie miodowe lata. Miodowe lata, tak. Tylko taki gorzki miód. Beztroski. No, lata beztroski, czy lata beztroski to miał nieco wcześniej, kiedy w piątym etapie był 15. Potem 6, 29, 7, 42. No i wydaje się, że trener Krzysztof Kreuzer już na dzisiaj swoją pracę zakończył. No a teraz Riku Pika Antalainen. Może Holendrom gdzieś się spieszy. Też trzeba mieć na to poprawkę. Może mają jakieś specyfiki do skonsumowania, nie wiem. Antalainen. Oj, oj, spóźnił chyba to wybicie Riku. Ale wygra. Wygrał, ale ten skok nie rewelacyjny. Ale troszkę straci tutaj. 132,5 metra, no jeszcze to nie jest ta forma Antalainena, choć ten początek w Zakopanem zwiastował naprawdę, dobre skakanie w jego wykonaniu, no bo on na naszej wielkiej krokwi zajął 4. miejsce, potem 13. w Wiśle, no i teraz wydaje się, że też będzie się kręcił w drugiej dziesiątce, no ale Finowie równie jak w zegarku, wszyscy wygrywają swoje pary. Kalisen, Antalainen, Putansao i Butansu. A przypomnij mi, zostali jeszcze Finowie, czy to już komplet? To już komplet. No wiem, to... Sandokansa się nie zakwalifikował. W komplecie awans do drugiej serii szanuję. Ale nie w komplecie awans do zawodów. No tak pewnie to boli. Znaczy, nie zapominajmy, że jesteśmy Polakami, więc pozostaje przy tym, że szanuję. Tutaj nam Lawrence napisał Riku wiecznie młody, no ale to jest prawda, bo Riku Pika Antalainen ma raptem w kwietniu skończy 23 lata. Darek, to młody chłopak, to jeszcze... A tyle już osiągnął, wszystko przed nim. Jaka debilak. Debilak skacze fatalnie, tak troszeczkę przypomina Petera Prewca, czyli upadłą legendę. Ale teraz nieźle. Teraz jest 130, czyli gdzieś w okolicach tego, co Janne Aholen, wydaje się, że chyba nawet dalej niż Islandczyk. Brzmi to komicznie. I w tym momencie szukamy go, gdzie jest jaka debilak. Albo, aha, 16. 16, więc jak przegra, będzie w tym momencie 5. przegranym, no więc tak czy siak będzie ciężko o ten awans, a Musashi Maru i Ahonen mogą się pożegnać. A szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że przegra, no bo jego rywalem jest Wistansen. Wistansen, tak. No oczywiście to nie jest ten Wistansen, co w poprzednim sezonie, no ale ma swoje przebłyski. W Sapporo Timo stanął na podium, to było oczywiście jego najlepsze osiągnięcie w tym turnieju, 22 i 11. Więc jakby tak zachować prawo serii, no to dzisiaj powinien być pierwszy. No ale nie... No, ten turniej ma swoje niespodzianki. Nie jest to pierwszy skok Wistensena tak słaby w tym sezonie. No tego bym się nie spodziewał. Naprawdę wygląda to źle. No i tak Wistansen... Mam nadzieję, że nie wpadnie na pomysł, żeby kończyć karierę. Bardzo źle trafione na progu. No i wydaje mi się, że on po tym nietrafionym wyjściu z progu to chyba wiedział, że nic z tego nie będzie i to odpuścił. Widać, że Wistansen nie ma tej determinacji co przed rokiem, no i w sumie trudno mu się dziwić, no skoro brylował, wygrywał konkurs za konkursem, wciąż miejsca na podium, a teraz Darek, no cień człowieka sprzed roku. No tak jak wspomniałeś już wcześniej w naszej transmisji, że są takie momenty, gdzie jeden sezon może być naprawdę na topie, na tej samej górze, na tych, można powiedzieć, Himalajach formy, natomiast z drugiej strony w następnym sezonie możesz być, jeśli już tutaj do gór porównujemy, na takich rysach. Takie rysy, no. Albo nie, no, Nizina Podlaska. Tarik Sember-Majdi kontra Janusz Wietrzy Balkon, drodzy Państwo. Czekaliśmy długo na ostatniego z biało-czerwonych. Tymczasem Tarik Sember-Majdi, no chyba nie zawiesił wysoko poprzeczki. Nie zawiesił, no, co nie jest niespodzianką. Szczerze, to nie zawiesił w ogóle tej... Chociaż poczekaj. Poczekaj, no bo Timo Wistansen przegrałby z Tarikiem Sember-Majdi. No a ten turniej Dwóch Narodów lubi takie sytuacje, że zawodnik bez punktów zdobywa punkty kosztem tego znacznie lepszego. Coś się tam w powietrzu dzieje, bo popatrz, że drugi zawodnik z rzędu ten skok zepsuł. Znaczy, no, tak, Tarik Sember-Majdi skoczył na swoim poziomie akurat. No, to... On by zepsuł, gdyby skoczył 70 metrów. Znaczy nie, no trochę bardziej obawa o skok Janusza, ale... No właśnie. Panie Januszu, tutaj rywale nie pokazali największej klasy, więc warto z tego skorzystać i skoczyć daleko. Janusz nie wygląda to źle, wysoko, dobrze, świetnie! Chyba nowy lider. No chyba będzie lider, jest! 138,5 metra, nie szło mu w Polsce, a tymczasem może chce nawiązać do Adama Bykmaszera, który podczas drugiego turnieju Dwóch Narodów tutaj przecież był na drugim miejscu i to jedyna lokata na podium dla Polaka w tymże turnieju na skoczni w Klingenthal. Dobry skok Darek i jesteśmy pełni nadziei, że Janusz drugiej serii to powtórzy. No brawo. To już naprawdę odrabia straty, robi co może Polak. No cóż, liczymy. Kurczę, no jeszcze więcej. No liczymy, no nie ma innej opcji, no. Dobrze, że mamy chociaż tego Janusza, no, ale też świetnie przecież było w Wiśle. Janusz był w ścisłej czołówce, a zakończył rywalizację na miejscu 19. Potem 8, czyli 9 pozycji w górę. Oby co konkurs było lepiej. No i warto liczyć na dobry skok. To pierwszy skok od Bischofshofen, który naprawdę zrobił na mnie wrażenie wykonanie Janusza. To prawda, bo Janusz Wietrzy Balkon, te ostatnie próby nie były takie niesamowite. Drugi Bischofshofen, potem 5., 17., 5., 19., 8. Tak w kratkę skacze Wietrzy Balkon. No i jak on tam ma notę, na razie nie wiemy, ale będzie na pewno walczył w przerwie. Gdzieś tam zerkniemy, jak się Janusz przesuwa w tej klasyfikacji generalnej. Dobrze, póki co do wszystkich Polach odrabia, a tymczasem Anders Hurtado-Bejsfak kontra Magazin Toma Romanow. No i to też jest ważny pojedynek. Magazin dość daleko w tej klasyfikacji, ale wiemy, że to jest taki chłopak, który bez względu na wszystko jest takim typowym walczakiem. Teraz Bejsfak. Niespodziewanie dobrze, proszę! Tak dobrego skoku Bejsfaga to ja się nie spodziewałem. 129 metrów. To jest chyba najlepsza próba Norwega, jeżeli chodzi o ten turniej Dwóch Narodów. Bardzo doświadczonego Norwega. Ja jeszcze raz powiem o tych warunkach. To jeśli Norweg ze słabą formą na tych warunkach robi taki skok, no to Toma Romanow może nam tutaj pokazać coś naprawdę, coś ekstra. No, albo spaść z progu. No raczej mi się nie wydaje. Magazin Toma Romanow, drodzy Państwo. Rozmawiałem z Magazinem dzisiaj. Wesoły. Powiedział, że dobrze się tu czuje, że stać go na dobre loty. No to wypatrzył, no, Magazin. Powiem szczerze, bo to jest jeden z moich ulubionych w tym momencie zawodników. No i co? No i daleko! Świetnie skacze Magazin. 138 metrów. No i potwierdza swoją wyborną formę. 144, jak mam być szczery, to gdyby mu się noga nie powinęła na obiekcie w Zakopanem, to byłby murowanym kandydatem do zwycięstwa. Miałby Irok niesamowitego rywala, ale szczerze powiedziawszy, jest w niesamowitej formie ten Toma Romanow. 138 metrów. No i tutaj już zapowiada nam się, to jest taki prolog do tego, co będzie działo się w drugiej części tych zawodów, no i szczerze powiedziawszy, aż zacieram ręce. No zdecydowanie, no, ale naprawdę. Magazin Toma Romanow jest, Darek, no niesamowity chłopak, niesamowity. Przesympatyczny, tak go nazwę. Kuba Kuniszewski, Toma Romanow znów walczy o zwycięstwo, Marcin Mark w żałobie. 144, jak to jest możliwe, że ten gość ma taką formę? I to jest właśnie, Darek, takie pytanie, no 10 sekund dla Ciebie. Dlaczego Toma Romanow ma taką formę? Co jest w tym chłopaku takiego? Powiem po prostu tak po babsku może, bo ma. Czyli co, tam trener Paweł Gajduk pracował niesamowicie, to jest niesamowicie wytłumaczalne. Po prostu może ten chłopak ma taki talent, którego nikt u niego wcześniej nie zobaczył, trzeba mu było po prostu dać, jakby to powiedzieć, no taką wolną rękę, żeby robił albo to, co lubi. Albo bata, no to są dwie możliwości. Znaczy ja nie mówię tutaj oczywiście o narkotykach, znaczy nie, ja mówię tutaj o bacie takim, wiesz. Marku, nikt o tym nie powiedział. Ale nie, bo nie pomyślałeś. Nie, ja myślałem o bacie, który trzymają jacyś nadzorcy. Okay. Ale głodnemu chleb na myśli. Głodnemu chleb na myśli. Ziga na kota kontra Zdiskas Pilarskewicius. No to jest taka para, szczerze powiedziawszy, zawodników. Ziga na kota niezwykle w tym sezonie bezbarwny. Co pokazuje zresztą i teraz, bo anemiczne to wyjście z progu i nic specjalnego. Ja Ci powiem szczerze nawet, żebym powiedział taki żart. Co ma wspólnego Ziga na kota i wódka? Kieliszeczek. Kieliszeczek, prawda, mięsko jakieś, goloneczka, tak jest, ale to akurat nie o to chodzi, bracie. Nie, co ma wspólnego Ziga na kota i wódka, jedno i drugie jest bezbarwne. To jedno i drugie jest bezbarwne. Tak bym powiedział. Marek mistrz sucharów. Marek mistrz sucharów, choć tutaj rywalizował z Adamem Mikolajskiewicziusem. No i z Diskas niesamowicie wysoko w kwalifikacjach, 4. miejsce. I czy Zdiskas tam tutaj zrobi niespodziankę? On czasami lubi namieszać, no ale nie. Teraz już po swojemu. No myślę, że on może takim skokiem na przykład tylko z żigą tej wódki troszkę, z piwem. Ewentualnie goloneczkę, rozumiesz? Spójrzmy na wyniki z Discasa. On, drodzy Państwo, bardzo równo w tym sezonie. Raz nie wszedł do drugiej serii, tak 12, 16, 15, 18, 23, 25, 21. Taki Darek typowy średniak, można powiedzieć. Taka, no taki Piast Gliwice. Taki Piast Gliwice. A więc tak, Wietrzy Balkon, Toma Romanow, Kalisen, Matador, ta trójka tworzy pierwszą czwórkę, jakby to nie zabrzmiało. Wersaja, Hilter, Mazepow, Kameltowsen, Kormoran, Jestem, Mnisien. Ci panowie nam pozostali. Jose Luis Wersaja, beneficjent systemu KO, 29 w Zakopanem. Udało mu się tam awansować, bardziej to innym udało się odpaść. Wersaja... Albo nie udało się wejść. Różnie można to nazywać. Aczkolwiek Andorczyk tutaj no, na swoim poziomie, bez rewelacji. Ja powiem szczerze, że tak wiedząc o dolegliwościach zdrowotnych Rafaela Konratu, to myślę, że jemu czasami się nie udaje wejść. 124,5 na 38 miejscu. Juan Pablo Curajena, a Wersaja na miejscu 38. No powiem Ci tak. Jeden z podopiecznych trenera Javiego El Mariachi Gonzy miał szczęście, mowa tu o Corajenie, może i Wersaja będzie miał. Choć nie wydaje mi się, żeby Józef Hilter, który tam, czy pamiętam, jest 7 w klasyfikacji generalnej. Tak jest. I ja wciąż mówię, że on może namieszać ten chłopak, drodzy Państwo, debiutant w tym sezonie. To by było ciekawe, ponieważ to jest akurat ten z Niemców, którego ja najmniej się spodziewałem w tej czołowej dziesiątce. No właśnie, właśnie o to chodzi. A on najwyżej i w pucharze, i w całym cyklu, i w tym turnieju, a on był tutaj na miejscach 10 i 9, czyli co, dzisiaj 8? No, może nawet wyżej, no. Trzeci w kwalifikacjach, czyli dobrze tu się czuje, jest u siebie, Hilter! Ale ta publiczność niemiecka troszkę zaspala, bo ich reprezentant... Ach, teraz zepsuł! No to mówiłem, że jest równy, ale teraz pogrzebał swoje szanse. Czyli to jest troszeczkę to, co w Wiśle. Świetnie skoczył w konkursie, słabo skoczył w kwalifikacjach. A teraz słabo skoczył w konkursie, świetnie skoczył w kwalifikacjach. Czyli do kupy wychodzi no, na równo. Tak, ale drugą serię ma, no trzeba będzie odrabiać. Trzeba będzie odrabiać, ale jest bardzo słabo, 21. No i traci. I to chyba grzebie jego szanse w tym turnieju Dwóch Narodów. Tak mi się wydaje. Bora Tuchbaj, Mazepow, drodzy Państwo. No to już mówiliśmy o tym zawodniku, troszeczkę taka persona, która lubi wtrącić swoje, taka, która lubi zaskoczyć. No, może nie przypominajmy, wszyscy go znamy, wszyscy, nie każdy go lubi. Nie każdy go lubi, ale chłopak wesoły, wesoła persona. Życzyłem oczywiście wszystkiego dobrego, życzyłem mu dobrego skoku, Mazepow. No i dobry skok, trzeba powiedzieć. No, jak na Kirgiza. Z tym dobrym to mnie przesadzał, ale... No tutaj Marcin Marks nam przypomina, że Stalinsberg był 22 w Zakopanem, a skończył na drugim miejscu, więc tak, może no, Hilter też. Dlatego właśnie Hiltera nie przekreślam. Nie, absolutnie. Tym bardziej, że chłopak jest w drugiej serii i 22 to miejsce, które na pewno go nie zadowoli. Na pewno nie zadowoli. Tym bardziej, że jest wyżej. Zacznijmy od tego, chyba. Który jest 21. A, no to dobra, to może być niżej, tak. Mazepow to ten, co nie mówi w żadnym innym języku oprócz kirgiskiego, tak jest. Znaczy ja nie jestem przekonany, czy on w ogóle dobrze by się potrafi porozumieć. On się trochę sepleni, troszeczkę sepleni, często skarży się na zawroty głowy. No ale dobrze, który jest Kameltowsen? Jest wysoko. 9. No więc patrząc na skoki rywali, to tutaj Kameltowsen może namieszać. Ale Wietrzy Balkon wciąż prowadzi, to nas cieszy. Dobrze w kwalifikacjach, a w konkursie też nieźle, ale do najlepszych zabraknie. 135, no dużo, 5. Dobre noty za styl 59. I na przykład już teraz mogę powiedzieć, że Domata wyprzedzi, na przykład Hiltera. Czyli pnie nam się Kameltowsen, zdecydowanie nam się pnie. Tak spojrzymy, jak on sobie radził tutaj w Zakopanem na miejscu 9, potem na 18, czyli ta równia pochyła idzie w dół, ale to nie ma znaczenia. No i drodzy Państwo, teraz ważny skok. Irok de Lontantor Kormoran. Creme de la creme, można powiedzieć. Bardzo ważna próba. Irok de Lontantor Kormoran. Pierwszy w Zakopanem. 4, to pamiętasz, pechowo, 1/10 przegrał podium. No i znowu na świeżutko podchodzi do konkursu. Bez kwalifikacji startuje. No i zobaczymy, czy znowu to się powiedzie. Ale pewny siebie widać na tym... Na tej belce zadowolony ten nasz malutki Duńczyk. I leci, i gdzie doleci, i daleko! Bardzo daleko! No jest w formie Irok de Lontantor Kormoran. Ciężko będzie z nim powalczyć. No liderem oczywiście chyba teraz nie będzie. Drugi, jest drugi, 137,5 metra, a więc przegrywa z Januszem Wietrzy Balkonem. O 30 punktu zaledwie. O 30 za Januszem Wietrzy Balkonem, natomiast jest przed... Boże, kto był przed Januszem? Już mi... Toma Romanow, magazyn Toma Romanow. No. Za Januszem. Za Januszem, tak jest. No to co? Irok się przybliża. No Irok już 5/8 wykonane. Znowu nie traci. Odrabia tylko Janusz Wietrzy Balkon, ale Janusz miał dość dużą stratę do Iroka. No i powiem tak, jeżeli Irok będzie skakał na tym poziomie, to Darek... Chyba mamy zwycięzcę turnieju Dwóch Narodów, tylko ten turniej ma to do siebie, że nawet może skoczyć 7 świetnie, 1 popsuć i koniec imprezy. Dlatego właśnie ja mówię tak, nic nie odzywam się o zwycięzcy potencjalnym turnieju Dwóch Narodów. Nie powiem nawet słowa. Ale ja ci pozwalam, ale ty nie chcesz. Nie, ja nie chcę, bo później nie chcę w niektórych przypadkach się rozczarować, albo po prostu chcę, żeby te emocje były jakby nade mną. Żebym po prostu mógł to poczuć, żebym nie musiał później kalkulować. Chcę po prostu oglądać dobre strony. Aha, okej, w porządku. Ale powiem ci tak, Irok de Lontantor Kormoran, on jest niczym jak kameleon. Przecież on jeszcze kilka lat temu potrafił lądować na 60 metrze, potrafił świadomie psuć skoki, robić cyrki, a teraz można go porównać troszeczkę do Piotrka Żyły. Ustabilizowany, spokojny i to jest najważniejsze. To bardzo cieszy. No a teraz Martin jest Mnisio, on skacze bez presji. I to może być paradoksalnie jego wielkim plusem. No tak, bo on już o nic tutaj nie walczy, to już można sobie powiedzieć szczerze. No nie wygra, no nie ale wygra, jako lucky loser... Niezły, tak. 133 jako lucky loser będzie. ...131,4, drodzy Państwo, a więc on wejdzie jako pierwszy z lucky loserów. Oprócz niego Kauko Putansału, Nierdbode Poldaro, Filipe Vogt i Franciszek Zakropski się załapał. I dobrze, bo to sympatyczny facet, w sumie lubię go. Choć szkoda też Bejsfaga troszeczkę, 125,7, no ale cóż poradzić. No ale Darek, mamy powody do zadowolenia. Janusz Wietrzy Balkon po serii pierwszej prowadzi. No Janusz ma to do siebie, że on już jak wygrywa, no to wtedy, kiedy się nikt tego nie spodziewa. Ale Janusz lubi niemiecką ziemię. Wygrywał w Oberstdorfie, wygrywał w Willingen. W Klingenthal jeszcze nigdy nie wygrał, więc miałby taki, można powiedzieć, trójskok wyskakany i w Klingenthal, i w Willingen, i w Oberstdorfie. A jako że Willingen jeszcze przed nami, to wydaje się, że jest wielka szansa na to, żeby Janusz się piął w tej klasyfikacji generalnej. Może walka o podium. Ale cóż, Kalisen traci niedużo, Matador traci niedużo. Toma Romanow atakuje, ale te straty są minimalne w tej czołówce, więc wielkich tutaj przytasowań chyba nie będzie. Jakie typy na drugą serię? No, powiem tak. Bardzo wierzę w Janusza, ale wiemy, że pomiędzy Januszem Wietrzy Balkonem a psychiką znaku równości postawić nie można. Irok będzie na pewno atakował, magazyn będzie silny, Kalisen będzie silny. Myślę, że Matador jak zwykle w drugiej serii skoczy słabiej. Kameltowsem powinien zaatakować. Ale jakbyś miał swoją pierwszą trójkę w tym konkursie obstawić, tylko w tym konkursie. Tylko w tym konkursie? To załóżmy dwie wersje. Nie, jedną. Jedną. No dobrze, no to będzie taka pół serce, pół rozum. Toma Romanow, de Lontantor Kormoran, Janusz Wietrzy Balkon. Taki mój typ. Moja jest troszkę inna, bo moja jest Toma Romanow, Matador i... Toma Romanow, Matador i powiem tak troszkę przewrotnie, Kalisen. I Kalisen, a właśnie, Kalisen też może być. Kalisen też może być, ale znowu wielkie wrażenie robi magazyn, znowu wielkie wrażenie robi Irok. Nas cieszy, że Janusz jest wśród nich. Popatrzmy jeszcze, kto nam się tutaj nie zakwalifikował. No na pewno wśród niespodzianek to pozycja Wistansena, kompromitacja absolutna Timo Wistansena, no ale co najgorsze, nie pierwsza w tym sezonie. Poza tym Kozensaiter, poza konkursem Skuniewicki, a poza tym raczej bez sensacji. Szkoda Iwena Grevoru, nie udało się, no nawet gdyby to nie system KO też by nie wszedł, bo był 31. Darek twardo liczy. Jakby Toma Romanow wygrał 3 konkursy, ale byłby poza podium turnieju Dwóch Narodów, jeden skok dużo zmienia. Dokładnie, jeden skok dużo zmienia. A pamiętam Lawrence, że pisałeś podczas zawodów w Zakopanem, że jeden skok w turnieju Dwóch Narodów jeszcze nic nie znaczy. A jednak cholerka znaczy. I o to właśnie chodzi. Drodzy Państwo, więc szykuje nam się fantastyczne widowisko. Naprawdę zapowiada się to pasjonująco. Naprawdę przygotowane danie mamy fantastycznie, doprawione świetnie. Teraz tylko zasiąść i konsumować przystawki ciekawe, danie główne ciekawe. I na tą fantastyczną kolację zwaną turniejem dwóch narodów Klingenthal zapraszamy o godzinie 21:15, za 10 minut. Do usłyszenia, kłaniam się. Za chwil kilka na pasku górnym zobaczycie klasyfikację generalną turnieju dwóch narodów po 5 na 8 skoków. Czołową dziesiątkę. Darek liczy, Darek matematyk.